Kłaniam się, Patryk Mirosławski. Jesteśmy w winiarni La Bodega na Nowym Świecie w Warszawie. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest były reprezentant Polski Tomasz Kłos. Witam. Witam. Dzień dobry. Co robi piłkarz na emeryturze? Gra dalej. Gra od dziwo w Old Boyach Legii Warszawa. Przez ostatnie pół roku wcześniej grałem w Old Boyach UKS, ale generalnie staram się ruszać. Nie tylko piłka nożna, tenis również, także... Ciągle w ruchu. Ciągle w ruchu, choć troszeczkę kilo przybyło, ale no nie ma najgorzej. Nie, oczywiście to nie wzgląd na ruch, jest bardziej na takie nie za bardzo odżywianie, bo nieraz niejednokrotnie się nie patrzy, co się je, a że całe życie lubiłem jeść. Tak naprawdę nie musiałem jakieś podczas grania w piłkę, moim przygodą z piłką, nie musiałem próbować jakichś drastycznych diet. Po prostu no, miałem dobre spalanie, jadłem to, co chciałem oczywiście, a teraz zawodowo się nie trenuję. Nie ma tego cyklu dziennego, gdzie w odpowiednich godzinach były posiłki, treningi, organizm do tego przyzwyczajony. Dlatego każdy zawodnik coś tam mu przybywa. Przedstawiłem Ciebie jako były reprezentant Polski. Często wracasz do 2006 roku? Często? Często. Ja myślę, że jak trener Janasa od czasu do czasu widzę, to mi się od razu... Nóż w kieszeni otwiera? Też, ale mówię, no lata robią swoje. Myślę, był pewien okres taki, że po prostu nie chciało mi się, dosłownie, jako zawodnikowi, jako piłkarzowi, tak jakby coś się w pewnym momencie gruchnęło złego. Nie chciało mi się grać w piłce, tak naprawdę najlepiej gdzieś się zaszyć było i nie wiem. To przypomnijmy sobie, jak to wyglądało. Może nie wszyscy Państwo pamiętają, trener Janas nie powołał Ciebie na Mistrzostwa Świata. Między innymi. Między innymi Ciebie, bo też Jerzego Dudka, też Frankowskiego. I Ty się dowiedziałeś o tym z telewizji, prawda? Dokładnie z radia. Z radia wszystko było, ja już dzień wcześniej miałem jeszcze potwierdzenie, że wszystko jest w porządku, powołania są mi... Od kogo to potwierdzenie miałeś? Nie będę mówił konkretnie, ale jeden z członków sztabu szkoleniowego, gdzie to było, pamiętam jak dzisiaj, niedziela, ustalenia jeszcze we Wronkach i zresztą później zmiana tych decyzji odnośnie zawodników i to sam potwierdził w pewnym momencie trener Skorża, że on się po prostu z tym nie zgodził i chwała mu za to, że potrafił to powiedzieć. Ale wiadomo, że czterech zawodników to nie 30, to przygotowania, to następne. No nie chciano tego burzyć, bo trener, bo Maciek chciał się w ogóle z tego zrezygnować, ale tam go, wiem, że prezes Liskiewicz chyba naprowadził nas z powrotem na drogę. Ale myślę, że z perspektywy czasu, myślę, że po tym 2002 roku, po tym pierwszym awansie po 16 latach, dlaczego wracam do 2002, bo tam daliśmy ciała, nie ma o czym rozmawiać, ale zawsze można było... Doświadczenie pewne mieliście, prawda? W 2006 już tak, na pewno. I tam grało paru zawodników, którzy w 2002 też byli, wiedzieliśmy jak podchodzić. Trener powinien przede wszystkim też wiedzieć, jak podejść do przygotowań. Niestety wniosków się nie wyciąga. Mógł rozmawiać z trenerem Engelem, ze sztabem szkoleniowym 2002 roku, by jakieś nowego spojrzenia na to, doświadczenia z poprzednich nieudanych mistrzostw. To dlaczego wówczas zostałeś odpalony w tym 2006 roku? My zaczęliśmy w czwórkę odpaleni, dlatego że kto inny musiał jechać, powiem tak. Powiem tak, że ktoś musiał jechać inny, a zdziwienie było tym większe, że jeszcze przebył Jurek Dudek, Tomek Frankowski i Tomek Rząsa. I teraz Jurek Dudek większość meczy grał w eliminacjach. Tomek Frankowski, jeśli się nie mylę, strzelił chyba 9 bramek w eliminacjach. I byliśmy zawodnikami, którzy najwięcej meczów grali w eliminacjach. I się okazało później, że dla nas nie ma miejsca. Później pogłoski chodziły takie, że jakbyśmy usiedli na ławce rezerwowych, to by była zła atmosfera, byśmy zepsuli atmosferę. To było też takie uderzenie w kierunku Jurka Dudka, że jakby Artur miał bronić, to Jurek by był niezadowolony, atmosfera i tak dalej. Oczywiście to mógł ktoś mówić, to był niespełna rozumu. I takie tezy wygłaszać, bo w eliminacjach
też siedziałem na ławce rezerwowej, Jurek też siedział na ławce rezerwowej, bodajże w jednym czy dwóch meczach. I jakoś świat się nie zburzył, świat się nie zawalił. A się okazało, że musi ktoś w te miejsce inne jechać. Niekoniecznie zawodnicy do grania, jak to później ujęto, lepiej nie siedzą na ławce i się uczą jako na rybek, na taki, można powiedzieć, na przyszłość. Ale mówię, no... A jak nazwałbyś to zachowanie Janasa? Bo ja rozumiem, że on ma jakąś swoją selekcję, autorską reprezentację, nie bierze Kłosa, Frankowskiego, jako... Dudka. Ja jestem w stanie to zrozumieć, ale nie rozumiem jednej rzeczy. Że on to ogłasza w telewizji. Ja rozumiem, że był sponsor, że była Telekomunikacja Polska, że komuś na tym zależało, ale w normalnym, cywilizowanym kraju to selekcjonerzy mają telefony i dzwonią do piłkarzy, prawda? Tak, ale selekcjoner, jak selekcjoner był trener Janas, to no ja nie pamiętam, żeby przez te dwa lata, kiedy miałem 2,5 roku styczności, bo od samego początku wiadomo, że jak był przyszedł trener po Zbyszku Bońku, przyszedł Janas od stycznia, to ja nie pamiętam, żeby on zadzwonił kiedykolwiek do mnie bynajmniej. Gdzie wydaje mi się, że w pewnym momencie byłem ważnym ogniwem tej reprezentacji, byłem kapitanem tej drużyny. A się okazało, no ja myślę, że jak to można nazwać? No to można nazwać takim tchórzostwem. To brakiem w pewnym sensie... Nie wiem, jak to nawet nazwać, bo A jak bo ja bym to nazwał s**tem, co się oczywiście wypika, to byś się pod tym podpisał? Tak, ja bym to jeszcze nawet nie skurwysyńskim, dosadnie nawet powiedział, bo... To powiedz, patrząc, to się wypika, spokojnie. Patrząc też, że po prostu trzeba być ch**em, żeby coś takiego zrobić ludziom, którzy byli z tą zawsze z reprezentacją na dobre i na złe, którzy tak naprawdę w jakimś sensie dbali o atmosferę, bo atmosfera w reprezentacji też musi być. Ja nie mówię, że tylko my. Było najpierw skurwysyńskie odpalenie Tomka Hajty, bo taka jest prawda, bo nie pasowało komuś, że Tomek ma swoje zdanie i potrafi to głośno powiedzieć. I później zaczyna powoli, żeby czasami ktoś czegoś nie powiedział, jak nie wyjdzie, że to jest tego wina, czy tamtego wina. Co dalej było na mistrzostwach, zachowanie wiemy sami. Jak spotykałeś Janasa, czy spotykasz Janasa, bo mówi, że tak się dzieje. Tak. To jak takie spotkania wyglądają? Zamienię dwa słowa z kultury. Przywitam się, ale będę pamiętał to, bo tego się nie da zapomnieć. To jest zburzyło... Bo ja widzę, jak teraz rozmawiamy, minęło 7 lat, niespełna 7 lat, a ciebie dalej to boli, mam wrażenie. Boli, no ale to boli i będzie zawsze bolało, bo to było, u mnie miało to znamienne skutki w dalszym kontynuowaniu gry. Bo tak naprawdę ja miałem wtedy 33 lata, ale fizycznie i w ogóle się bardzo, bardzo dobrze czułem. Ja wtedy w styczniu przyszedł trener Petrescu do Wisły Kraków. Ciężką rundę mieliśmy, naprawdę ciężkie przygotowania, ciężką rundę z trenerem Petrescu i okazało się, że dzień, parę tygodni, ale myślę, że decyzja już była wcześniej, parę tygodni później, przy pierwszym dniu spotkaniu na treningu Wisły w czerwcu okazało się, że ja nie mogę jechać na obóz, bo prezes zabronił, a to był taki dla niego akurat dobry moment, bo nie pojechałem na Mistrzostwa Świata. To znaczy, że coś jest nie tak, mi został półroczny kontrakt jeszcze. I tak naprawdę to się skończyło. To było takie, można powiedzieć, dobicie, dokręcenie takiej śruby grubej, jak z takiej bramy, co się gdzieś tam na zamkach wchodzi. Taka brama 5-metrowa wysoka i skręcenie tej śruby spowodowało to, że po prostu no... Później pół roku nie grałem w piłkę przez to. Powiedz szczerze, oglądałeś te mistrzostwa w telewizji, czy gdziekolwiek indziej, w 2006 roku. Widziałeś, jak nasze orły przegrywają. Udało się wygrać raptem jeden mecz. No i ta słynna porażka z Ekwadorem. Kibice wyglądali jak zbite psy. Pierwszy mecz. Tak. 2-0. Tak, tak. Odczuwałeś satysfakcję?
Ja powiem szczerze tak, nie odczuwałem satysfakcji, nie odczuwałem, patrzyłem na to i mówię, szkoda kurwa, że nas nie ma tam. To mogłem na pewno powiedzieć, bo wiem o tym na pewno, że atmosfera podczas przygotowań była kiepska. Kiepska, bo to ja rozmawiałem z zawodnikami, to nie jest tak, nie da się, 2 lata się gra w jednym zaprzęgu, ogniwa są połączone, tak? I nie wiem, ja jeżeli przygotowuję się do dużej imprezy i się dzisiaj, jutro się dowiaduję, że jedno ogniwo, drugie i trzecie z podstawowego składu wypada, to ja już mam, powiem szczerze, jako zawodnik tej drużyny, ale zawodnik nie taki, który dupę w troki wkłada i głowę chowa pod kolana i się nic nie odzywa, okej, będzie, tylko zawodnik, na któremu zależy dobro drużyny, to się zaczynam zastanawiać, co jest grane i od razu nasuwa się pytanie, to po co my tak jedziemy, po co my tam jedziemy, co my tam zrobimy, kogo on weźmie w to miejsce. Od razu, może nie nawet nie jedno pytanie, kilka pytań się nasuwa. Przez 2 lata wszystko trybiło, wszystko było ok, a tuż przed ważnym momentem jest to zmienione. Przekreślenie pewnej pracy, tłumaczenie się później trenera, że tak musiał zrobić, że nie byli w formie, bla 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 i tak dalej, etc. Tak? A później wychodzi na to, że trener źle przygotował drużynę narodową. I trzeba to sobie jasno powiedzieć, bo to nie tylko to mówili zawodnicy, którzy grali tam. A oprócz tego jadą chłopaki, głowy mają spuszczone, zadowoleni, bo jadą na Mistrzostwa Świata, tak? Ale tak naprawdę sobie zadają pytanie, po co my tam jedziemy? 0-2, 0-1 i 2-1. Tak to wyglądało, jak zwykle, 3 mecze w 2006 roku. Mówimy o Janasie. Wcześniej podobny błąd popełnił Engel. Z Tomaszem Iwanem, przy czym Engel się do tego przyznał. Ja wiem. Przeprosił Iwana. Natomiast zastanawiam się, chcesz coś powiedzieć, tak, w tej sprawie? Nie, zgadza się. Ja mówię, zgadza się, tylko że jedno zdanie jeszcze. Odnośnie trenera Engela 2002 roku, tam miało być podobnie. Tam miało być 5 zawodników odpalonych. Tak, 5 zawodników z podstawowego z składu, bo ktoś wnioskował o to. Trener postawił, nie mógł tylko, nie dał rady po prostu trenera tego Tomka Iwana, nie miał takiej siły obronić, nie miał, ale to my wszyscy powiedzieliśmy, że to był błąd, to było tak naprawdę odcięcie, wiemy jaki Tomek, każdy z nas kto był, my byliśmy tam, oprócz reprezentacji, nazwa reprezentacji, to byliśmy rodziną i to było po prostu no przecięcie pewnej żyły, gdzie i ta krew zaczęła gdzieś tam bokiem uchodzić. I oprócz tego brak doświadczenia, no po tylu latach wejście reprezentacji na dużą imprezę. Mieliśmy, mogę powiedzieć tak, błędy każdy popełnia i mieliśmy prawo. Może my jako zawodnicy też za bardzo uwierzyliśmy po awansie, że jesteśmy niezniszczalni. Ale nie można na pewno. Ale Engel też tę atmosferę wówczas podkręcał. Mówił, tak, że jedziemy po puchar. Ale przepraszam, a trener co ma powiedzieć, że jedziemy po co? Jedziemy wygrać 1 mecz, 2 mecze, wyjść z grupy. Oczywiście, wiadomo, po puchar to było takie podkręcanie już trochę za duże, ale no, ale no może powinien powiedzieć wyjść z grupy. To znaleźliby się tacy malkontenci, żeby powiedzieli, jak to, no trener jedzie, powinien powiedzieć, że jedzie po puchar, a nie po wyjście tylko z grupy. Jasne, ja tylko dążę do tego, że Engel odpala Iwana w 2002, Janas odpala tę grupę w 2006, później Behaker skłócony ze wszystkimi, wreszcie Smuda, który jest jaki jest, był jaki był. Wychodzi na to, że my po prostu albo nie potrafimy wybrać normalnego trenera, albo nie jesteśmy jeszcze cywilizowanym krajem. Nie, my po prostu mimo doświadczeń ze strony zawodników, trenerów, którzy są wokół tego dookoła, bo są trenerzy przecież przez tyle lat pracowali, kolegiem jakichś trenerów było w PZPN-ie i tak dalej. I my nie mogliśmy wziąć
zrobić analizy tych mistrzostw 2002 nieudane, 2008, mistrzostwa Europy 2008, przepraszam, 2006 mistrzostwa świata i jest 2012 rok i my robimy ten sam błąd, który robiliśmy przez trzy ostatnie awanse kolejne, tam 2002, 6, 8. I robimy to samo, jesteśmy nieprzygotowani kompletnie do mistrzostw i słuchanie później, że akurat w pierwszym meczu nie mieliśmy siły, w drugiej połowie, ale to jednak mieliśmy siły, bo z Rosją biegaliśmy. Ale Rosja była słaba, to tak trzeba powiedzieć, bo my nie potrafiliśmy z Czechami walczyć. Nie byliśmy przygotowani, źle byliśmy przygotowani, a przez dwa lata tak naprawdę nie graliśmy w ogóle o punkty. Graliśmy z pięknymi rywalami, wysoko notowanymi. Smuda miał komfort nieprawdopodobny. Tak, ale jak słyszę teraz, że trener Smuda mówi, że on miał, nie miał komfortu, bo on dopiero po dwóch latach zaczął grać mecze o coś, czyli w Mistrzostwach Europy o punkty, a wcześniej nie miał czegoś takiego, że o punkty musiał grać. No to naprawdę to trzeba się zapytać, no może trzeba było wcześniej, może trzeba było zrezygnować, jeżeli się człowiek nie czuje, no ale to są już inne sprawy. Engel, Janas, Benhaker, Smuda, teraz Fornalik. Fornalika może na razie odstawmy. Który z tych trenerów się nadawał, twoim zdaniem, na selekcjonera reprezentacji Polski? Każdy. Każdy. Może to dziwnie zabrzmi, ale no dosyć każdy. Dziwnie, jak sobie przypomnimy, jak graliśmy na kolejnych imprezach. Ale teraz ja mówię, ja powiem co innego. Każdy do pewnego momentu, do dużej imprezy. Do dużej imprezy. Ja może troszeczkę, na pewno sentymentem podchodzę do trenera Engela, do tej reprezentacji. Bo naprawdę, tam była rodzina, to tam my jako zawodnicy sami nie wiedzieliśmy, co oznaczają Mistrzostwa Świata, bo nigdy nikt nie brał udziału. Jedyny, który był przy reprezentacji, był Władek Żmuda, który mógł nam, podpowiadał nam, ale to było x lat temu też. I Józio Młynarczyk, który nam pewne rzeczy też często... No i Boniek był tam blisko tej reprezentacji. No tak, a Zbyszek był wiceprezesem wtedy, ale to Zbyszek już, można powiedzieć, bardziej w samej końcówce. Bo on był oczywiście na tym, ale to już mówię, to już na razie abstrahując od tego. Nie byliśmy, nas już, można powiedzieć, przed mistrzostwami linczowano za to, że nas interesowały... Zupki, pieniądze. Tak, pieniądze i tak dalej. Bo wtedy takie przyszły dopiero czasy, bo nigdy wcześniej tego nie było. 16 lat temu ostatni raz do dużej imprezy awansowaliśmy. Nie, ale to krytykowanie was za zupki jest śmieszne. To doskonale o tym wiemy w normalnych krajach. Ale to teraz jak zadaję sobie pytanie, co teraz powinni zrobić z tymi zawodnikami, którzy z piłkarzami, którzy reklamowali się a to tam przed mistrzostwami w Europie? I chyba nawet gorzej wypadli niż mnie w 2002 nie, roku. Nie, w normalnym świecie to jest, ja uważam, to jest normalne. Ale ja uważam tak, że to jest... swoje 5 minut trzeba wykorzystać. Mhm. Bo taka jest prawda. Bo ja mogę to śmiało powiedzieć, że skończyć grę w piłkę... I to powiem z doświadczenia nie tylko swojego i innych. Skończyć grać w piłkę, nikt nie będzie chciał cię w dupę kopnąć nawet. I taka jest prawda. I to każdy z tych zawodników doświadczy. Bo przykład, na przykład Jacka Krzynówka, gdzie wzięli go ponad wszystko, wynieśli, mieli prawo do to, ale tak naprawdę go na samym końcu skatowali. Nieprzychylnie zgłosili. No ale takie jest życie sportowca, to już nawet nie o to chodzi. Ja uważam, że trzeba korzystać z tego, co... na co się pracuje, co się da, jeżeli w pewnym momencie się jest wielkim, ktoś chce podpisać reklamę, czy to jest przed mistrzostwami, tym bardziej, jeżeli drużyna awansowała, czy to jest w innej porze roku, każdego to jest indywidualna sprawa, to nie ma absolutnie wpływu. Nam to krytycy nasi wcisnęli, że to przez za to, że zajęliśmy się reklamowaniem, a nie graniem w meczach sparingowych nawet, że to Japończycy nas tuż przed tym rozjechali, że Rumuni z nami wygrali. Nie, tam błędów było mnóstwo, ale było, te błędy ale... były inne. O to tutaj chodzi. Się zgadzamy. Mówisz, odpalił ciebie Janas. Odpalił ciebie też Cupiał swego czasu z Wisły Kraków. Wspomniałem, tak, ale wspomniałeś to było... tak, tylko chciałbym, żebyś to trochę rozszerzył. Ale Cupiał... Ja tyle słyszałem...
tyle słyszałem rzeczy na temat tego, dlaczego Cupio odpalił mnie, że naprawdę śmiać mi się chciało. Ale to są po prostu tak z... Nie, no mów. Laicy piłkarscy, którzy byli niektórzy przy Cupiale w ówczesnym czasie, po prostu jemu do głowy nakładli pewnych rzeczy, pewnych teorii. Jak ja słyszę, że największe pretensje za mecz z Panathinaikosem, rewanżowym meczu, miał do mnie Cupiał i do Radka Majdana, to jest śmiech. Ja usłyszałem nawet tezy takie, że my mecz sprzedaliśmy. No to... Wtedy byliście najbliżej awansu, prawda? Do Champions byliśmy najbliżej, ale nie wyszło. Bo można powiedzieć, jeżeli sędzia by uznał bramkę na 2-2, to by było super, to byśmy awansowali. Gdybyśmy w pierwszej połowie, grając z Panathinaikosem, wykorzystali 3-4 sytuacje, 100-procentowe praktycznie, gdzie Marek Zieńczuk chyba miał dwie, Tomek Frankowski miał, to byśmy zupełnie też inaczej Może gdyby Radek Sobol nie dostał czerwonej kartki, ale to jest gdybanie. A czemu tak naprawdę Wiśle Kraków, oprócz tego szczęścia, którego zabrakło, czemu Wiśle Kraków nie udało się nigdy awansować do Champions League? Dlatego... Jakie błędy tam zostały popełnione? Bo ty mówiłeś w jednym z wywiadów, bo sprzedali Żurawskiego, bo sprzedali Szymkowiaka. Bo to jest prawda. Pół roku przed meczami z Panathinaikosem, w jednym z gazet wypowiedział się Mirek Szymkowiak na temat sytuacji tam Wiśle. Ale nie powiedział jakichś złych, jakichś krytykujących prezesa Cupiała, co by mogło go zaboleć. Ale byli ludzie, którym to się nie podobało, i pewnie poszli do Cupiała i powiedzieli: słuchaj, on będzie ci gadał w gazetach na Wisłę. Się okazało, że sprzedali go do Trabzonu w grudniu za 600 czy 700 tysięcy, gdzie Cupiał o 3 milion, mniej niż 3 miliony nie chciał nigdy słyszeć, Mirku. I się okazało, że Mirek, później odejście, wiadomo było, że coś się rozwala. Odejście później Maćka Żurawskiego, który dostał propozycję, a Celtic nie chciał się zgodzić. Myślę, Maciek raczej też nie, żeby zagrać w eliminacjach jeszcze w drużynie Wisły. Maciek postanowił odejść. Myślę, że jakby był Mirek, był Maciek, to... Ale to mówię, to jest tylko gdybanie. Gdyby przede wszystkim prezes Cupiał się nie sugerował pewnymi podpowiedziami, to też zupełnie inaczej by to wyglądało. Do Wisły masz żal? Jako do klubu? Nie, bo ja tam piękne chwile spędziłem. Trener Kasperczak mnie sprowadzał. 2 razy mistrzostwo zdobyłem. Mieliśmy naprawdę ekipę taką, gdzie mogliśmy iść do baru, siedzieć do 5 do 6 rano, wypić każde po butelce whisky, wyjść na 11 na słońce, nawet na skwarze, rozgrzewkę zrobić i pytać się, ile chcecie. Taka była prawda. Bo my jechaliśmy do Lubina, wygrywaliśmy 7-1, do Grodziska 7-1, do Szczecina 6-0 czy tam 5-0, nie pamiętam, jeżeli się tam mylę, ale po prostu przegrywaliśmy nawet 2-0 i to dla nas, nas to śmieszyło, że nikt nie dopuszczał. Po przerwie wychodziliśmy, strzeliliśmy 4-5 bramek. Autobiografia jakaś powstanie? Moja? No. Nie, ja do takich rzeczy... Nie, no kariera. Ale ja do takich rzeczy się przede wszystkim nie nadaję i... No ja nie wiem, czy nie... Nie liczyłem nigdy, ile przegrałem w kasynach. Przyznaję, że chodziłem. Tak, ale to jest, mówię, każdy... Ja myślę, że każdy ma jakieś tam... próbuje, każdy musi wszystkiego spróbować. To jest... I wtedy musi powiedzieć, co mu pasuje, to mi pasuje. Wszystko jest dla ludzi. Można, nie wiem, jeden przegra milion A Vegas popłynąłeś szeroko wtedy? Nie, ja byłem 2 razy w Las Vegas, ale powiem szczerze, że byłem tam ze znajomymi i... A to nie było tak, że portfel się rano turlał ze śmiechu? Portfel? No. Nie, absolutnie nie. Tam Vegas, powiem szczerze... Tylko nie mów, że wygrałeś. Nie, w ogóle nie patrzyłem w tych kategoriach, żeby się po prostu pobawić. Tam jest po prostu tak wszystko to jest porobione, że oni nie wypuszczą... Nie to, że cię zatrzymują, ale uwierzysz, że tam są kasyna w Vegas i tam masz takimi cienkimi rurkami w tych wielkich molochach kasynowych masz puszczany tlen.
po to, żeby się ludzie, którzy przychodzą tam bawić się, grać, żeby się nie męczyli, żeby mieli komfort. Żeby mieli komfort, żeby jak normalnie idziesz o drugiej, zasypiasz, głowa ci się by położyła, to tam jesteś do godziny 6, 7 i nie czujesz się zmęczony, no bo masz doprowadzany tak jakby może sztucznymi metodami, ale w wiadomym celu, tak? Ale mówię, mnie tam bardziej inne rzeczy tak oczarowały, przedstawienia takie duże, naprawdę to jest coś, no w ogóle cały ten świat na pustyni raptem wyrastają hotele piękne na wzór wieży Eiffla, różne można było spotkać też ciekawych ludzi, ale mówię, no powiem szczerze, że 2-3 dni i się już nudzi. I się już nudzi, chce się, w sensie takim, że no, ile możesz, jeden dzień patrzysz, przecież nie chodzisz, nie jeździsz taksówką dookoła Las Vegas i patrzysz, bo tam same hotele stoją, no to aż dziwne. Okay. Dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo. Moim Państwa gościem był Tomasz Kłos.